Czym ja jestem? Nie! O Boże, czyżbym wygrał? Czyżbym wygrał? Nie wierzę po prostu. Gra mnie kocha. Żebyśmy się napchali po prostu. Jak ja przegram tą Europą, to po prostu rage na to. Nigdy nie odpalę Defcona już. Tu nawet nie ma miejsca, żeby strzelić te silosy. Aha, nie dobra. Się bronić. Czat wyłączmy. Ja tak dawno nie grałem Europą, że ja nie umiem grać Europą. Jesteśmy skupieni tutaj, Europy. Dobra. Sub-Zero. Aha, czyli wszyscy jesteśmy prawie że na jednym kontynencie. Oj, będzie miazga. Coś tak czuję, będzie miazga. Ty. Chryste Panie. Jakieś takie dziwne, prześwietlone te kolory ma. Tak, dobra, info niech będzie, okej. Okay. Granie na Europę polega na wciskaj wszystko wszędzie, gdzie się da. I nagrywa się w 60 FPS-ach. Dobra. Żeby nie było takiego faila z live'em poniedziałkowym. Ready. O, w dupę, tu już mi wjechał. O, kto jest Piscorp? Nie. Ja. No nie wierzę, po prostu. No, to jest straszna gra. To jest straszna gra. Ile on tu ich wysra... Czekaj, mamy przewagę, nie no, mamy... No uciekaj, Loksiu, uciekaj. Dobra, wracać. Bo to się źle skończy, to się za chwilę źle skończy. Za dokładnie 2 minuty, przyspieszone 2 minuty. Nie wiem, Krzychu... Ja będę zmasakrowany. Krzychu, nie chcesz widzieć... To ja za chwilę tylko, za dokładnie kilkanaście sekund. Proszę, żeby on nie wiedział, gdzie ja tu mam inne statki. Jeszcze się zdążę ustawić. Żeby on nie zobaczył, gdzie ja tu mam inne statki, bo to będzie przesrane. To już będzie pograne. Widziałem. Będzie tak jak kiedyś, że z rage quituje i wygra Afryka. Coś tak no, czuję. Wiem, że odpływasz pod Amerykę, no. No nie! Dobra. Nie. A bratunku. Azji za bebę. Ja nie nadążam. Adi za bebę, ja nie widzę, czy mam statki, czy nie, czy żyją, czy nie. Dobra, wracaj z powrotem, tu nie jesteście potrzebni. Też nie widzę. To jest za szybko. Czekaj, moje statki żyją, battleshipy żyją. Battleshipy cisnąć tutaj. Formacja diament dała radę. Ja ci dam. A kto jest Freedom Corp? Aha, Biluś. Ginger nasz, kochany. Co byś do wszystkich wysłał teraz, tak? You are special. Believe in that. No i pozdro, że moje 4 statki na jego 3 nie mogą dać rady. Słuchaj. Jakie empty? Freedom, czy nie o to nam chodzi? Jakie empty? Maciek.
Strzeloć! Biluś mówi, jakby mówił z drugiego przedpokoju. Super. Strzelać! Strzelać! To ja chyba idę, idę sobie herbatę. Ej, przelatnie? Słabo. No powiedzmy, że cię słychać. Ratunek. No teraz lepiej trochę było. Jego już urywa, już mu rywa transmisję. DDoSy, DDoSy. Czy zwolnić się nie da? Kto spowalnia? No. No bo się za dużo dzieje. O, no i to jest normalna prędkość, z którą można grać. Nie. Niszczyć, 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 niszczyć. Jest, wygram to. Niszczyć, a nie, no, nie wpływać w nich, tylko niszczyć. Co wy robicie? Pa, pa, pa. O, więcej jeszcze, jeszcze. Sterburta rozwalona. Oż ty kurde. Jeszcze mu mało. DDoSy, kurna, z Arktyki mi napływają. W co mi strzelasz? Cię zaraz strzelę, to zobaczysz. No nie no, pozdro. Ja miałem 4 te. Battleshipy on 3 i mi rozwala, no. Czuj ten ból. Czekaj, niech tu się przegrupują, bo ja, ni- bo ja nic nie widzę. Czy to jest przegięcie? Nie samolociki, tylko... No. O, dobra. Antysubmaryn. Nie, ja tu nic nie widzę, ja tu nic nie widzę. Może się zamienisz na Europę, gdzie ja tu nazw miejscowości no. Nie znam. Nie widzę. Co? No i przepłynął cwaniaczek. Tadam. No ja już jestem zmasakrowany z tej strony. Dalej, Loksiu. Dobra, przegrupowanie. Nie, oni wejdą w sojusz, zobaczysz, i zniszczą Europę. Znowu jesteśmy w kanapce międzykorporacyjnej. O, żebyś mnie znowu zdradził, nie? Nie zdradzę cię, idą. Nie, wcale. Po prostu mi Afrykę i chcę Europę. Ukraina jest mała. O, strzela. Dobra, jak będziesz depozyt... No wracać! Ja już przegrałem w ogóle. No Czemu przegrałeś? Afryka, Afryka da wygrać. Nie mam nic na morzu. Afryka da wygrać. Ja mam flotę tylko w złym miejscu. Pasywne sonary, dobra rzecz. No jakie bombowce? No pozdro. Źle, dobra, teraz trzeba odsunąć mapkę i obserwować, co się dzieje. Cisza zaległa. Ej, te battleshipy nawet są wytrzymałe. Jest całe szczęście. Dobra, no i co tu się dzieje? Coś by tu drasnąć, spróbować? Powiedzmy, że raz tu spróbujemy ucieknąć, raz tu spróbujemy ucieknąć. Stać. Gdzie oni płyną? Dobra, zatrzymali się. O,
Oh my god. No co tu się dzieje, Biluś, weź ty się! Wolna Rosja! Ja ci... No gdzie Kairo miało być mo... Żryj... Ja zaraz to wyłączę. Żryj był. No Biluś, weź się. No weź się, no. No weź się. Wolna Rosja. Kurwa, to będziesz miał. Rosjo, Rosjo. Ten mi tutaj z 20 kilometrów, 20 milionów kilometrów. No tak. Jest, Moskwa dostała. Przebiłem się. Nie. Płonie Moskwa. Płonie. No to co z tego, że jest wojna? Leningrad dostał, Krasnodar dostał. Leningrad po raz kolejny. Jeszcze nie. Już. No Biluś, mało ci? Popełniłeś. Cicho będzie, ja tutaj dyplomację zrobię. Co ty mnie obchodzić? Wolna Rosja. Myślałem, że się dogadałem, że to jest jakiś wielki moment państwa. Nie wiesz. Nie ma żadnego dogadywania. Nie. Zemsta będzie słodka. No gdzie mi tutaj jeszcze? Biluś, ile ty masz tych statków? Nie za dużo ci? A jeszcze wszystkiego nie wypuściło. Co tu się dzieje? Nie za dużo ci? Czekaj, jeszcze tutaj. A... No tutaj. Jasne, tak, tak, jasne. No co, jestem tu pomysłem, to pisał haksy i zadowolony. Haksy, haksy, Mołotowa. Zniszczycie te łodzie podwodne, czy sobie będziecie nad nimi latać? Pozdro. Ile on ma tych łodzi podwodnych? No, to mnie wkurza to latanie nad tymi pojazdami. Latają jak cepy. Nawet
Nawet mi się nie chce. O Boże, co tu się dzieje? No tak, i moje te zamiast... Brak słów po prostu. No zniszczycie tą... No zobacz, łódź podwodna wroga stoi, a oni sobie latają nad nią i kurna piknik robią. Tak, tak się w to gra. No tak, temu z bombowca samoloty wyleciały, no co? Gdzie on schował? Co? Bombowce z samoloty? Czekaj, bo mi tu Lox zrobił natarcie stulecia, widzę. Widzę właśnie. Do tego plus biluś, to trochę to cienko widzę. Ej, na razie. Kto mi Loxia bije? Ej, zostawcie mi Loxia. Zostawcie mi Loxia. Leave Loxia alone. Chryste, ja to nic nie widzę. Tak, tak wygląda mapa potencjalnego prezydenta, który ma wcisnąć czerwony guzik. On nic nie widzi, on działa w ciemno. Zmachać mi te białe kurna dymki. No nie, ja nawet nie. Wygrałem bitwę. Ja tu nic jeszcze nie widzę jedna. Po prostu. Jeszcze jedna. Jeszcze jedna. Już nie wiem, kto strzela, w co strzela, jak strzela i po co strzela. Moskwa hit, nie wiadomo skąd. Ale Lox ładnie tam zadziałał. O, Europa, bo tak akurat na granicy. No bo mi tu dwójka się wysrała. Ej, co tam się dzieje? No bo mi tu dwóch wystrzeliło na raz i dlatego. Tylko Polska tak nietknięta coś. No jak, no gdzie no. Amerykańska tarcza antyrakietowa. Nie, bo oni udają, że nie są w sojuszu, oni są w sojuszu i się dogadują, Krzychu. To tak działa. To był zgrany atak, bo ja nie miałem szans się obronić i z Rosji, i z Afryki na raz. To wszystko tłumaczy. Ja tu nawet nie widzę moich rzeczy, bo one tu są, tylko są za białym dymkiem. Jak ja mam się bronić? Krzychu, pomóż, bo ja nie widzę wyrzutni rakiet. Co to jest? Peace Corp, Nuke, nie Angl... Co to jest, kurde? No pozdro, ja nie widzę swoich rzeczy w ogóle, no nie! Aż walnę screena normalnie. Ja nie mogę atakować, bo nie widzę swoich jednostek na mapie, no i pozdro. Ej, Barek wygra. Ej, ja poczekam, niech zejdzie mgła apokalipsy i wtedy zrobię ponowne natarcie. No nic nie widzę. Szarek wygra. Gdzie tu jest jakaś wyrzutnia? O ty kurna, dobra. Już? Zadowoleni? Ja nic nie widzę tu. A te łodzie przeżyły? Nie, płyną sobie. A co się dzieje na Oceanie Atlantyckim tak w ogóle? Nic. Dobrze, dobrze. Nie dopłyniesz tu i tak. Gorki. Krzyk. No. Biluś, to ciebie ja strzelam, czy to nie wiem, czy Lox? Nie płynę. Ja już nie wiem, co się dzieje. Ja tu, no, ja zyskuję widoczność na około 300 kilometrów, kurde, z satelity. Możesz, kurde. Aha, wyście mnie w ogóle nie trafiali, tylko to były te dymki od zniszczonych nuklearnych pocisków nad tą Europą. I dlatego, bo teraz to właśnie zauważyłem. Będzie. Cairo hit.
Ale to ja chyba. Czy ty? To ja. Coś mi się udało. Coś mi postrącali. Ile on tu jeszcze ma tych in a flight? No, ale nie, serio, Biluś, bo wy mi mało co trafiliście. Monachium, tam Warszawa czy Londyn jak LOX, a reszta to po prostu zniszczy. Ukraina ci było, nie mało co trafiłem, mało ci jeszcze. Nie będę stronniczy. Najważniejsze, że Putin spadł ze swojego kremlowskiego stołka. No, teraz zyskałem, teraz zyskałem widoczność. Co ty masz do roboty? Ja ci wytłumaczę to, co się teraz stanie. Masz szansę połączyć się do tej firmy na nowy miesiąc. Ja bym się bał. Co jeszcze chcesz? Okej, to druga runda. Rasista, bo Putin z kremlowskiego stołka spadł. Jeszcze raz. Spokojnie! Panie Freedom Corp! Panie Freedom Corp, ja mam jeszcze 6 łodzi podwodnych w okolicach twoich! One nawet nie wiesz, gdzie one są, a już czekają na ciebie. Więc ja czekam na rundę trzecią, może wtedy spróbujemy. Okej. Nie wiem, on jego naprawdę już urwało. No mówię, on spod biurka. Connection problem. Connection problem. Aha, dobra. Są jakieś totalne jaja. Okej, okay, dobra. Za 2 minuty wrócę. Ktoś się połączy. Time remaining. Minuta 56. O, wszyscy są? What the fuck, już jest DEFCON 3? A ja mam cały czas minuta 44 do połączenia. Ja 2,5. Już jest DEFCON 2. Odtwarzacz. Odtwarza tą grę teraz. Tej, ale to by było dobre, jakby nam otworzyło do stanu, w którym żeśmy skończyli. Nie miałbym nic przeciwko temu. O, punkty wróciły. Ale czemu ja mam 51 punktów? Aha, 51, 7. Ej, lol, odtwarza, pozdro. No, już tak kiedyś było. No ja spowolniłem na maksa, także dużo nie straciliście. Jeszcze 40 sekund. Tylko komputery tutaj jakieś na magię robią. No dobra, 225 punktów mam, 233. Magia. Wyłączmy sobie komentarze. Ej, no komputer mi całą flotę rozwalił. CPU One Glory Synchronizing. I jestem, dobra, w którym to miejscu jest? Nie wiem, który to jest moment. Ale jest taki, że wszystko płonie. Nie wiem, w którym jestem momencie. Tej, kombinuj się albo LOX nie zaatakował, albo kombinuj. Nie, jak LOX dołączy, to go wróci z powrotem. No dołącz. W ogóle ja nie mam, że komputer. Ja mieliście sojusz, przyznałeś się. Przyznałeś tak, on wszystkim sojusz. Wysłał sojusz, bo mi w trakcie synchronizacji też wyświetliło, czy chcesz sojusz. No dobra, ale co ja tu kombinowałem? Aha, dobra, to wszystko wróciło do normy. Biluzi, trzecia runda. Dobra, wcisnisz. Na trójkę czy na dwójkę? Ale tu jest? Loksiu? No jestem. Aha. Na dwójkę. Czy na trójkę? Na trójkę myślę. Ale wszystko płonie. No i niech płonie. Niech będzie koniec. Za dużo problemów. No kto mi tutaj wy... Ja... Biluś, chyba cię pogięło, no. Co? Że ty mi tu jeszcze tymi subami byłeś, a przecież...
po całej drodze miałem włączone ten, sonary. I ja nie wiem, jak ty nie mogłeś tymi słupami jeszcze płynąć. Ale bo chodzi ci o te przypadki? Chodzi mi o te pod Indią. Co strzelały teraz. A ja nie wiem, skąd ja się tam wyczerpnęło. No, o tak, nie wiem, komputer je tyle. Komputer nie, je tyle. Ale autentycznie. Ja miałem suby przy Tokio, a tam... A nie, wysłałem, faktycznie zapomniałem. Ale nie wysłałem atomówę. GG. No, atomówki wysłał komputer, ale jak one przepłynęły, jak ja miałem cały czas włączone sonary, no, po prostu nie mogły. Tam, no. Ale nie mogły no, fizycznie przepłynąć. Na początku gry wysłałem, nie zauważyłem. Miałem cały czas włączone sonary, nie zdążyłyby. Stałem w tamtym miejscu. Ja widzę, nie, nie, ja widzę, że tu komputer takie rozkazy porozdawał, że to pozdro. Gdzie on mi tu te statki chciał powysyłać teraz? Każe mu strzelać w suba, on nie strzela, no co to są za statki? Ale nie, Krzychu, serio jest, coś się stało, bo ostra teleportacja była jednostek, bo mi też jakieś nagle rozkazy zostały nadane, że to masakra. W ogóle jakoś mapa Europy się splaszczyła mi. No ale serio. No gdzie ty tu masz statki? A kuku? No Jezu, ja czekam na tą rundę drugą. Loks jeszcze ma rzut. Loks jeszcze ma rzut. I tak coś nic nie ma. Nie, bo ja się tu odkryłem trochę teraz. Bo czekam na to, że Biluś. No, jeszcze trafiłem. Bo Biluś mi rundę drugą chce pokazać, to ja się trochę odkryłem. Nie. Nie ma rundy drugiej? Zaraz Biluś będziesz miał. Ale spójrz na twoją dowolność. A wszyscy będziecie mieli. Aha! Spójrz na twoją dowolność. Albo naprawdę... Myślałam, babu, da mnie nie trafiła. Albo naprawdę zmienili silnik gry, albo naprawdę coś powywijali, bo teraz... Tak, bombowce na bliski dystans nie działają. Kiedyś można było wystrzelić bombowiec i on od razu wystrzeliwał rakietę, tak? A teraz dosłownie bombowiec z nastawami na wystrzał bomby atomowej, którą wycelowałem w loksowy radar, wiecie co zrobił? Zrobił niczym japońscy piloci w swoich najbardziej znamienitych maszynach Zero, wleciał w ten radar i się rozwalił na radarze, niszcząc go i siebie. To bohater narodowy. No którędy wypłyniecie? No chyba se jaja robicie, że jeszcze tam opływacie. Najgorsze jest to, że bombowcy zawsze wracają do najbliższej bazy. I potem jest 20 bombowców w jednej bazie, a 0 w drugiej. Jak to człowiek ma strzelać? Może je przekierować. To musisz je przekierować w locie, one robią taki chaos, że... Możesz je wypuścić i od razu przekierować. To mi je Arek zestrzeli, czy ktoś, bo tutaj mi wszyscy strzelają. Nie, Biluś mnie zestrzeli. No to już twój problem. No, będziesz miał problem. Aha, mi w ogóle inteligentny komputer poprzerywał strzelanie z silosów i miałem silosy przełączone na atak ICBM, przy czym nie miały żadnych rozkazów. Teraz to zauważyłem. Witamy! Jak ja mam to wygrać? Widzę łodzie podwodne, które dopływają do brzegów Lizbony. Nie! Kolejny, który nie! Natknął się na anti-submarine mode. A i tu jeszcze! Nie! Perfidnie przy battleshipie się wynurzył. Nie! Nie!
Nie. Ostatnim nukiem jeszcze trafiłem w Delhi. Dobra, ja już tu nic nie mam do roboty. Aha, ten spowolnił teraz. O, ten tu kurde majster klepka, zobaczcie ile on tu tych łodzi przytachał. Krzychu, no... Wiesz, jak ciężko było dopłynąć? Ale to chociaż daj na dwójkę. No dałem, no. Nie zdążysz. Jakie victory time? Ja tu muszę jeszcze atak zrobić, no. Ja jeszcze mam tyle do wystrzelenia. Czy ja mam gdzieś jeszcze nuki? What the fuck, nie mam nigdzie nuków. Dobra, nie ma łodzi. I kurna, prędkość 0,5. No możemy te 44 minuty jeszcze pograć. Nie ma co. No chwila! A to myślisz, że jak spowolnisz, to te rakiety szybciej, to raczej pewniacko trafią? I tak będziesz ostatni. Ale ja muszę postrzelać. Gdzie on ewentualnie mógłby tu jeszcze być? Aha, mam 3 bomby, ale nie mam już bombowców. Taka sytuacja. Dobra, no to spójrzmy sobie na ten spowolniony film. Boom! Ja ci dam boom. Już, ostatnia łódź podwodna została. Ja już siedzę na stabie, bo bez jaj. Ostatnia łódź podwodna została, najprawdopodobniej. I trzy rakiety Krzycha w locie. Dadzą radę. Już dwie rakiety w locie. Już. O, jedna wyleciała z radarów. Na czwórkę rajdę. Na czwóreczkę. Parek. Już. Ale... Jeszcze nie dolecą. Krzychu rzucił się na mnie chyba teraz. Nie, na mnie. Na wszystkich. O kurde, jakie synchro ze wszystkich. Zobacz, Alonso, on nieźle synchronizuje. Krzychu, mistrz synchronizacji. Nuki, czy gdzieś mam nuki jeszcze? No wiedziałem, że wy... Tylko się to przeleci nad Rosją. O, nie ma szans. Ja nie miałem siły przerzucić. Kurde, jeszcze nigdy 300 punktów nie miałem. No weź tu człowieku z Azji w Europę strzelaj, no. Biluś wszystko zdjął. Bywa. Mogłeś odpowiedzieć, jak mogłeś. Good guy, Biluś. Teraz to jest za późno, nie? Ta, teraz jeszcze na ciebie leci coś. To anulowało tobie rozkazy. Nie, wszyscy na Europę. Ja już nie mam czym. Ale to nie była dobra gra Europą. Ja już nie mam nic. Nawet jednego myśliwca. Nie no, mam jednego suba. Ja mam jednego bombowca, może doleci. Ja mam jednego suba bez bomb. Na pewno coś zdziała. Leci, jeszcze. Panowie, hype. No, nie ten wyczerpany. Tym miałbym drugi. Nie. Jakbyśmy wstrzymywali punkty, to byśmy wybrali. Nie. Do dupy poszło.
Ale najmniej mi zabiliście. Azja przeżyła i Azjaci znowu zaludnią ziemię. No bo ich jest miliardy pięć. Ja po prostu miałem przez chwilę zasłonę dymną, ktoś mi smoka rzucił kurde na respa i nic nie było widać. I tak to wyglądało.